Witajcie kochani, nadeszła ta wiekopomna chwila, kiedy online Falek nagrywa swojego pierwszego vloga. Ja jestem w drodze do domu rodzinnego mojego. Moi rodzice wyjechali na 2 tygodnie na Korfu, na wczasy i ja przez te 2 tygodnie będę opiekować się ich domem. Stąd też narodziła się taka myśl, abym zaczęła dla Was nagrywać vlogi, ponieważ będę w tak ciekawym miejscu, że pomyślałam sobie, że warto byłoby Wam właśnie te miejsca ciekawe pokazać, więc mam nadzieję, że moje vlogi przypadną Wam do gustu. Bardzo chciałabym, żebyście odebrali je pozytywnie, ponieważ to jest jakby kolejny etap pokazania Wam czegoś innego na moim kanale, niż do tej pory widzieliście. Słuchajcie, ja teraz, stoi mi dosłownie chyba z 6 km do domu moich rodziców, więc odezwę się, jak już będę już w domu moich rodziców, bo jeszcze wcześniej muszę pojechać w jedno miejsce, które będę musiała codziennie o godzinie tam między 7 a 9 być tam, ale o tym opowiem Wam następnym razem po prostu. Więc kochani, trzymajcie kciuki, żeby te vlogi się udały. Do następnego. Jesteśmy w domku. Po przyjeździe tutaj padła bateria w aparacie, więc nie mogłam dla Was nagrywać dalej. Teraz jest już 23. Ja dosłownie padam, chociaż o tej porze ja nigdy nie jestem zmęczona. Ale ja w dzisiejszej nocy odwoziłam rodziców na lotnisko. Później bardzo krótko spałam. Na koniec miałam niesamowicie intensywny dzień. Kiedy tutaj przyjechałam, spadł deszcz, więc jestem taka trochę rozbita, jeśli chodzi o pogodę. Przez najbliższe 3 dni ma padać, więc trochę mi to krzyżuje moje plany, ale to nie zmienia faktu, że to, co zaplanowałam, co chciałabym Wam pokazać, to na pewno pokażę. No i cóż kochani, mam nadzieję, że Wam się taka forma nagrywania filmików spodoba, że ten pierwszy vlog mogę uznać za nagrany, że tak powiem, i że w ogóle będziecie chcieli to oglądać. Tak, tego bym sobie życzyła. Tak czy inaczej kochani, od jutra nagrywam dalej i teraz idę spać. Pa, pa, dobranoc. Zapraszam Was dzisiaj na śniadanie ze mną. Ja przygotowałam sobie sałatkę, sałata lodowa, szynka, ser typu włoskiego, ja akurat mam ten z Lidla, awokado, złoty 99 w Kauflandzie, niesamowicie niska cena, pomidor krajowy, wszystko posypane lekko otrębami, sól, pieprz do smaku i oprócz tego jeszcze wzięłam sobie zieloną herbatę z listkiem mięty, którą sobie przywiozłam i to jest moje śniadanie, kochani, więc smacznego. I do zobaczenia wkrótce. Zabieram się teraz za sprzątanie. Postanowiłam sobie tutaj przyjeżdżając, za każdym razem zresztą tak robię, jak przyjeżdżam tutaj do rodziców, kiedy oni wyjeżdżają gdzieś na wczasy, że robię generalne porządki. Dzisiaj chciałabym zacząć od góry, bo tak chyba powinno się sprzątać. Tam mam do posprzątania 2 pokoje, łazienkę i korytarz. I przy dobrych wiatrach mogłabym to zrobić w dniu dzisiejszym, natomiast planuję dla Was nagrać projekt Denko. Później spotykam się z chłopakiem, który będzie kładł polbruk tutaj u rodziców, więc muszę dogadać z nim szczegóły. I gdzieś koło godziny 17-18, o ile nie spadnie deszcz, umówiłam się z koleżanką na wycieczkę rowerową, to znaczy mamy się spotkać w połowie trasy, ona mieszka ode mnie stąd 5 km, ale ja już sobie postanowiłam, że wyjadę trochę wcześniej, żebym mogła pokonać troszeczkę więcej niż połowę trasy, bo ruch mi się przyda, a z drugiej strony bardzo lubię jeździć na rowerze. Tutaj mam u rodziców swój rower, więc naprawdę chętnie się z nią spotkam, właśnie jadąc rowerem do niej. No i cóż, uciekam, bo naprawdę czas ucieka, a roboty mam sporo. W międzyczasie na pewno jeszcze coś Wam nagram. Mam nadzieję, że słyszycie, jak deszcz pada. Rozpadało się już na dobre, więc myślę, że już totalne nic, jeśli chodzi o moje spotkanie z koleżanką. Ja mam na szczęście bardzo dużo pracy w domu, więc wykorzystam po prostu ten czas, kiedy będzie padał deszcz na porządki tutaj w domu, a jak tylko pojawi się piękna pogoda, to przechodzę do pracy na podwórku. No i trochę ta pogoda krzyżuje plany z wyłożeniem polbruku, bo no jak wiadomo, nikt nie będzie w taki deszcz prasował. Trochę mnie to niepokoi, ponieważ miało być to zrobione przez 2 tygodnie, a już kolejny dzień ucieka, więc no zobaczymy, zobaczymy. Ja tymczasem uciekam do swoich zajęć.
Wcześniej pokazywałam Wam, jak padał deszcz, a teraz po prostu po 3 godzinach wyszło przepiękne słońce, jest czyste niebo, chociaż dosyć mocno wieje i dalej nie wiem, czy spotkam się z tą moją koleżanką, bo naprawdę bardzo silny jest wiatr, ale pomyślałam sobie, że słuchajcie, tu jest mój kot, Killer. To jest taki kot, który został nam podrzucony, ale to jest kot cudowny, wspaniały kot i on jest bardzo lubi się miziać. Ale pomyślałam sobie, że jeśli nie spotkam się z tą moją koleżanką, to nagram dla Was wyzwanie to bieganie, ponieważ zostałam utagowana przez pchełkę śmieszkę nazywaną przeze mnie Pchliczką oraz Magda z kanału Madzik, więc może mi się coś takiego uda nagrać i pokażę Wam trochę lasu tutaj obok moich rodziców. Chciałam Wam teraz pokazać taką ciekawostkę, którą zajmuje się mój tata już od wielu, wielu lat, myślę, że ponad 40 lat. I z racji tego, że mój tata jest teraz na wczasach, no to nie może się tym zajmować, a to trzeba robić codziennie. Mimo tego, że mój tata jest już dawno na emeryturze, to i tak to wykonuje. A mianowicie dokonuje pomiaru poziomu rzeki, jak i mierzy temperaturę wody. Wody w rzece Łupawa, która przepływa tutaj przez wieś. No, te pomiary tak naprawdę trwają dosłownie, nie wiem, z 2-3 minuty i chciałabym Wam dzisiaj pokazać właśnie, co muszę za mojego taty robić pod jego nieobecność. Myślę, że, no nie wiem, no coś, czy to jest coś ciekawego, ale generalnie, no, jeśli już nagrywam dla Was vlogi, to chciałabym Wam to po prostu pokazać. To się po nazywa. Ja mam do tego taki duży klucz. Otwieram drzwiczki. No i kochani, wchodzimy do środka. Tu mamy do pomiaru poziomu rzeki taki, nie wiem, jakiś taki dziwny sprzęcioł, w którym tutaj zapisujemy, ile tam było. 38. Teraz słuchajcie, biorę termometr i idę, wsadzę go do rzeki. Zaczepiam tutaj o taki haczyk, tu mam termometr i umieszczam to w wodzie. Tak tu wygląda rzeka. Chwilę czekamy, żeby naleciało wody do tego termometru i żeby tam się temperatura na termometrze pojawiła. O, tam w oddali widać kościół nasz. Bardzo ciężko w ogóle pokazać coś takiego, kiedy jedną ręką trzeba ten termometr włożyć, a drugą trzymać aparat, żeby nie wpadł do wody, ale mam nadzieję, że zobaczycie to. Dobra, to ja teraz wyciągam ten termometr. Oczywiście stopnie też muszę zapisać. Temperatura wody podniosła się o 1 stopień od dnia wczorajszego. Ja już wracam do domu. Sami widzieliście, że ten pomiar trwał bardzo krótko. Teraz planuję pójść do lasu i nagrać dla Was wyzwanie to bieganie, bo zostałam otagowana, tak jak mówiłam wcześniej, przez pchełkę śmieszkę oraz przez Madzika. Trzymajcie kciuki. W dniu dzisiejszym nagrałam dla Was wyzwanie to bieganie i powiem Wam szczerze, że jak biegałam, to było ciężko, bo ja nie udaję, że jestem jakimś biegaczem, bo nie jestem. Zresztą to widać na filmiku, jak jestem mega zasapana. Natomiast jest już 2 godziny po tym biegu i ja jestem niesamowicie naładowana energią. Dobrze, że jestem sama, bo mogę sobie sprzątać do godziny, której chcę, bo dzisiaj jestem wyspana, więc na pewno jeszcze coś porobię. Mam niesamowicie dużo energii, czuję ją po prostu w każdym swoim mięśniu, ale dwie rzeczy zrobiłam źle w dniu dzisiejszym. Za mało zjadłam. Po pierwsze, zjadłam tylko śniadanie i obiad i na obiad miałam pierś z kurczaka z kalafiorem. I jak wróciłam z tych biegów, niesamowicie burczało mi w brzuchu. Zrobiłam sobie później taką samą sałatkę, jak zjadłam na śniadanie, ale chyba byłam troszeczkę za słaba. No i w międzyczasie sprzątałam przez cały dzień. Trochę też nosiłam ciężary, bo musiałam znieść z góry meble ogrodowe, które są jeszcze w kartonie. I musiałam je znieść z góry tutaj na dół, bo muszę je skręcić i później jeszcze takim jakby impregnatem zabezpieczyć, zanim będą stały na zewnątrz. I powiem, że naprawdę się dzisiaj, że tak powiem, brzydko narobiłam
I później muszę jeszcze biegać, więc jestem naprawdę dzisiaj zarobiona. Naprawdę jestem dzisiaj zarobiona, ale czuję się niesamowicie. Napiszcie mi koniecznie, co zrobić, żeby zacząć biegać, no chociaż na początek pół godziny, bo ja nie mówię, że od razu będę biegać godzinę, bo to nawet jest niemożliwe. W moim przypadku jest to absolutnie niemożliwe na obecną chwilę. Ale co zrobić, żeby chociaż biegać na początek pół godziny? Bardzo bym chciała biegać, bo jeśli mam się po każdym biegu czuć tak, jak się czuję teraz, to ja tak chcę. Naprawdę chcę i chcę biegać. Więc kochani, koniecznie mi napiszcie, co trzeba zrobić, jak to zrobić, żeby biegać na początek chociaż pół godziny. Kochani, jest już pierwsza w nocy, ja kładę się spać, chciałabym Wam jeszcze tylko pokazać kosmetyki, których używam przed snem. Jest to krem do rąk z The Body Shop, który dostałam od E jak Ewa. Krem jest bardzo gęsty, treściwy, bardzo dobrze nawilża dłonie, natomiast ma bardzo specyficzny zapach. Mnie on nie przeszkadza, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystkim by ten zapach odpowiadał. Natomiast ja ten krem stosuję przed snem, więc tak naprawdę nie ma to dla mnie znaczenia, jak te ręce będą podczas mojego snu pachniały. I kolejnym kosmetykiem jest krem pod oczy z Oriflame i to jest jedyny krem pod oczy, katalogowy krem pod oczy, który mi odpowiada i ja go zużyję do końca, bo już mi tu naprawdę go niewiele zostało i jest to naprawdę bardzo dobry krem. I dlaczego pokazuję Glamura? W najnowszym Glamurze z Margaret na okładce gazeta kosztuje 3,99. Znajdziecie, słuchajcie, już Wam pokazuję, znajdziecie kody zniżkowe, które będą obowiązywać 10 i 11 maja, bo to są nadrodowe dni Glamour i tutaj tych kodów zniżkowych, słuchajcie, jest dosyć sporo, więc może skorzystacie. Ja generalnie wybieram się chyba 11 do Słupska, więc może skorzystam z tych kodów. Ale a propos jeszcze Glamura, to jest jedyna gazeta, którą kupuję od pierwszego numeru, jak pojawiła się na polskim rynku. Pamiętam, że na okładce pierwszego Glamura była Joanna Brodzik. Gazeta bardzo się zmieniła, troszkę na gorsze, natomiast nie jestem w stanie odmówić sobie kupna co miesiąc tej gazety. No i kupuję ją po prostu, no zobaczymy ile jeszcze lat będę ją kupować. Tak czy inaczej, kochani, ja kładę się już spać. Życzę Wam miłych snów i dobranoc. Pa, pa!